she got a car. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold in the flex with the squad and I'm smoking up a check. Witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest oczywiście co kolejny odcinek symulatora H-Splane 11. Dzisiaj kontynuujemy nasz lot z Echo Papa Papa Oscar do Echo Sierra Kilo November, czyli z Poznania do Sztokholmu z Kasta. Ona nie wiadomo, jaki jest lotnisko Niławica. Na tego nic nie mówię. Pan Krajkow, jakoś pushback już nam podjechał. Starting pushback, and you may start engines. Start engine, position lights, anti-collision lights. Wszystko się świeci. A my zaczynamy uruchamianie prawego silnika. Starting engine tu. I czekamy na safety demonstration, która teraz powinna wygłosić obsługa samolotu. To jest coś, co ja uwielbiam normalnie w tym programie. I TCAS na TARA. My musimy przełączyć. Fuel set. Engine start selector. Engine 1. Starting engine 1. Engine 1 fuel set button brake on. Disconnecting tow, stand by. Engine 1 started. Hans. Trzeba podnieść rękę, kciuk do góry, że wszystko jest w porządku. Engine mode selector continue. Engine generators on. Engine bleed on. NPU bleed off. Nie, to chciałem. Hand signal will be on the right. We'll see you next time. NPU off. Great flight. Jak już widzicie, czas się zmienił na expected time. Więc... Cóż, a zapomniałem te drzwi zamknąć, nie? By to nam cały czas świeciło. Drzwi od kokpitu oczywiście muszą być zamknięte przed lotem. Szkoda, że tego monitora nie umiem przygasić, bo bym sobie z chęcią tak trochę jasność zmniejszył, bo on jest dla mnie zbyt jasny. Bardzo mocno daje tu po oczach. Na pewno zmienimy cabin lights na take-off. Widzicie, chcę wejść z tego tableta, ale nie ma. Dobrze, dajemy power. Taxi and runway turn off lights. I ruszamy pomalutku. Thank you.
już mówimy tu o ruszaniu, to trzeba dać mu odrobinę więcej mocy. On ma zawsze problemy z tym ruszeniem z miejsca, a już potem będzie jechał na tej tam 28. No i czasami 26 nawet jedzie też. Coming for seats for takeoff, please. Ops 5. Auto brake na takeoff. Czy dziarzem wjechał, nie serio? Ja też pojechałem jak powinienem, świetnie. Dobrze, seats for takeoff jest. Dobrze, wing lights on. Landing lights on. Right clear, left clear. Runway ahead. No, teraz to, żebym przesadził z tym przyhamowaniem, nie? Fajne, erasure, auto throttle na armed. Dobra, dejmy to trochę temu. Tym silnikiem odrobinę mocy, nie? Bym po prostu przesadził z mocą przy wjeździe, nie? Oczywiście z mocą hamowania, nie silniku, żeby ktoś sobie nie pomyślał. Dobrze, drodzy Państwo, jesteśmy gotowi. N1. N1 standby. N1 set. Eighty knots, checked. V1, V1. Rotate. Positive climb. Get up. Na wstół. Na wstół. Na wstół. Gear off. Tu zapomniałem jeszcze wpisać 240 łamane na 100, nie? Okej, dziękować. O Jezu, co ja żebym teraz zrobił? Zbyt mocno siły, kurczę, już nie będę miał nie wiadomo jak pozytywnej oceny, nie? No cóż, szkoda. Autopilot One Project, Elnav, Vinav.
Czemu 250, a ja wpisałem 240? No niestety pasażerom się to nie spodobało z tego co widzę. Ale cóż, ja im mogę na to poradzić, nie? Że mi się nie podobało, nie moja wina. Ale mi się podobało. To przez to, że tu zapomniałem tej jednej rzeczy zmienić. Dobra, i prędkość tu będzie prędkość wznoszenia na 320 łamane na kropka 80. Cruising 320 łamane na kropka 815. Executive, nie? A, tutaj też executive zapomniałem. A to już wiem, czego właśnie nie zrobiłem jeszcze. I przy zniżaniu będzie kropka 80 łamane na 296. Executive. Standing by reset. Jeszcze mi turbulencje mówią, nie? A co ja im mogę od turbulencji? No macie, poinformujemy was o turbulencjach. Dobrze, macie tą piękną informację o turbulencjach, sobie tam posłuchajcie. Jak wam one to nie wiadomo jak przeszkadzają, te delikatne turbulencje, nie? Dobra. Przechodzimy na ręczną kontrolę. Wyłączamy wszystkie światła. Wind lights także. Dobrze. Engine mode selector auto i seatbelt signs off. Auto brake off. A właśnie, patchsów zapomniałem jeszcze. Patchs on. Wiem, już ciśnienie by się rozsadziło dawno, nie? Nie wiem, palce się od razu włącza. Czemu Wing Anti-Ice się wyłączył? Panie, to tak nie może się dziać, nie? Coś tu nie tak. Nie, dobrze, w każdym bądź razie już lecimy bezpiecznie, nie?